Rzeczywiście sytuacja jest no, nie najlepsza w województwie kujawsko-pomorskim. Zacznę oczywiście od sytuacji w całym kraju, na tle województwa kujawsko-pomorskie również będzie, ale powiem również o kilku ważnych rzeczach związanych o zajętości między innymi łóżek oraz o naszym apelu poniedziałkowym, jego efekcie i konsekwencjach dalszego działania, które podjęliśmy. Szanowni Państwo, ale zacznę jeszcze od innej rzeczy, bo na prezentacji będą kilka ważnych statystyk. Zacznę jednak od podziękowania dla kadry medycznej, dla tych wszystkich, którzy zajmują się chorymi od początku trwania pandemii. To już 12 miesięcy, przeszło 12 miesięcy, jak mierzymy się z tą bardzo trudną, nieprzewidywalną i do końca jeszcze zbadaną chorobą. Chciałbym podziękować przede wszystkim lekarzom, pielęgniarkom, ratownikom medycznym, rehabilitantom, którzy również bardzo ważną rolę odgrywają, szczególnie w tej chwili. Chciałbym podziękować całemu ratownictwu medycznemu, czyli ten transport chorych między szpitalami, transport chorych z domu do szpitala, to też bardzo ważna rzecz, nie możemy o tym zapominać, salowym i tym wszystkim, którzy na co dzień uczestniczą w pracy przy chorych na koronawirusa. Oczywiście nie mogę zapomnieć o kadrze kierowniczej szpitali, o wszystkich dyrektorach, konsultantach medycznych, z którymi na co dzień współpracujemy przy rozwiązywaniu tych problemów covidowych, dopasowaniu naszych możliwości służby zdrowia w województwie kujawsko-pomorskim do potrzeb narastającej fali, trzeciej fali pandemii koronawirusa. Szanowni Państwo, ale przejdę do kilku statystyk, jeżeli Państwo pozwolicie. Dzisiejsze dane, aż 21 045 nowych i potwierdzonych przypadków w tym województwie kujawsko-pomorskim, aż 1314, nie jest to najwyższa ilość, ale też popatrzmy, tutaj nie jest to podawane, zawsze tak jest, że to nie jest podawane w przeliczeniu na jednego mieszkańca, więc 1314 w naszym województwie to jest rzeczywiście już jest bardzo dużo. Patrząc na 3 tygodnie wstecz, 25 lutego to też czwartek, to było 859 przypadków, następnie tydzień później, 4 marca, już 1049, więc przekraczamy 1000 przypadków. No i niestety tydzień później 1314, czyli dziś niepokojący trend wzrostowy w naszym regionie. Natomiast to jest jakby jedna rzecz. Oczywiście ilość testów przeszło 4000, więc ilość testów wzrasta w miarę potrzeb robienia tych testów w regionie. Z tym nie ma większego problemu, nie ma zagrożeń. Laboratoria się przystosowały, dostosowały, są w tej chwili wydolne, jeżeli chodzi o robienie testów na obecność koronawirusa. Jeżeli chodzi, to są te gorsze statystyki dla mnie, czyli przyrost chorych w szpitalach w ostatnich dniach. Od 20 lutego do 10 marca, czyli do wczoraj, to jest 1261 przypadków, no i to jest wzrost o 482 osoby. Zdradzę Państwu, że idąc tutaj mamy kolejnych 18 przypadków, więc równo 500 przypadków osób, które znajdują się w kujawsko-pomorskich szpitalach, więcej przez ostatnie kilkanaście dni. Oczywiście nie jest tutaj wliczone to, że część osób została wypisanych z tych szpitali, więc ilość osób, które potrzebowały wsparcia medycznego w ostatnich przeszło 2 tygodniach, prawie 3 tygodniach, pewnie zbliży się w granicach 1000, aczkolwiek to są dane prognozowane przeze mnie, także ta ilość chorych wzrasta w tempie jeszcze gorszym, jak to miało miejsce na jesieni. Tutaj pokazujemy te dni, gdzie wzrasta ilość zajętości łóżek w szpitalach. Jeżeli chodzi o apel, który skierowaliśmy do środowiska medycznego w poniedziałek z panem profesorem Rajewskim, z panem dyrektorem szpitala w Radziejowie Sebastianem Jankiewiczem, niestety są to ograniczone, jakby ograniczony potencjał. Niestety nie zgłosił się do nas żaden lekarz. My mieliśmy kilka zapytań od lekarzy, ale ostatecznie na razie do pracy do szpitala w Radziejowie i w Grudziądzu, a to były te dwa pierwsze kierunki, o których mówiliśmy, że dysponujemy tam bardzo dużym potencjałem technicznym, medycznym. Mamy nowe instalacje tlenowe, na przykład jak w Radziejowie. Przypomnę również, że on był budowany na zasadzie szpitala tymczasowego. Jest nowych 100 łóżek, w tym 30 respiratorowych. Sprzęt czeka, potrzebne są ręce do pracy.
Do szpitala w Radziejowie zgłosiło się 5 pielęgniarek, ale też chciałbym zaznaczyć, że to są osoby pracujące w POZ-cie na zasadzie dodatkowej pracy w szpitalu w momencie, kiedy będą mogli, tam praca nie będzie kolidowała razem z pracą w POZ-cie. W tej chwili 28 osób z różnych grup medycznych, ratowników medycznych, rehabilitantów, pielęgniarek się zgłosiło. My te, szanowni państwo, wnioski weryfikujemy, ponieważ bardzo często są to osoby pracujące już w szpitalach i tutaj nie chcielibyśmy podjąć decyzji, które zdestabilizują sytuację na SOR-ach, na oddziałach internistycznych, wewnętrznych, bo tam też jest sytuacja dosyć trudna. No i teraz konsekwencją tego, że tych zgłoszeń nie było dużo, nie dawało nam to gwarancji, nie daje żadnej, że nowe miejsca będziemy mogli swobodnie otwierać, było przygotowanie i skierowanie personelu medycznego do pracy. Takich skierowań podpisałem 77, jak na razie 77. One w tej chwili są dostarczane od rana do tych osób. 42 osoby zostały skierowane do pracy w szpitalu w Radziejowie oraz 35 osób do pracy w szpitalu w Grudziądzu. Jak już powiedziałem, ten potencjał techniczny, medyczny jest tam dostępny, jednak no, brakuje rąk do pracy, aby go w pełni uwolnić. 26 lekarzy, 16 pielęgniarek do Radziejowa, 35 osób, 19 lekarzy, 16 pielęgniarek do Grudziądza. Szanowni państwo, no, kadra, którą kierujemy, to przede wszystkim kadra z podstawowej opieki zdrowotnej. Są to młodzi ludzie, rezydenci, ale pielęgniarki powyżej 90 roku życia, te osoby, więc kierujemy ten pierwszy rocznik życia. Tak, rocznik, panie. Oczywiście, rocznik, no, jasne, ale myślę, że wszyscy wiedzą, o co chodzi. Jest to kadra zaszczepiona, jest to kadra, której odległość, miejsce zamieszkania i pracy dotychczasowej jest niewielka, akceptowalna do tych miejsc. To nie są na przykład, nie wiem, Zbrodnicy, nikt nie będzie jeździł oczywiście do Radziejowa. Zapewniamy, szanowni państwo, na koszt również państwa ich ewentualny pobyt w hotelach w pobliżu tych szpitali, żeby nie musieli wracać do domu, bo to często też jest podnoszone, ale nie zawsze wykorzystywane przez ten personel lekarski, pielęgniarski. Taka możliwość oczywiście jest. I to, co powiedziałem też w poniedziałek, że tu oferujemy dwukrotnie wyższe wynagrodzenie niż do tej pory. Myślę, że to też bardzo ważny argument. No apel o zgłaszanie się dobrowolne no nie zdał skutku. W tym momencie musimy przejść do tego elementu skierowań. Myślę, że to chyba najważniejsze rzeczy. Dodam tylko, że w tej chwili w województwie kujawsko-pomorskim 201 tysięcy osób zostało zaszczepionych pierwszą szczepionką, drugą szczepionką 73 105 dokładnie, więc ten program szczepień postępuje na mocy, no chyba to jest jeszcze bardzo, szanowni państwo, istotne. Cały czas działa oczywiście sztab kryzysowy, komunikujemy się z dyrektorami szpitali, dzisiaj również z prezydentami, starostami, którzy są organami założycielskimi dla tych szpitali. Staramy się jak najwięcej miejsc w tych szpitalach przy no, właściwej funkcjonowaniu na tak zwanej części czystej wygospodarować, mówiąc tak kolokwialnie i potocznie. Łącznie 300 takich miejsc zostało wygospodarowanych, przygotowanych. W najbliższym czasie będą to miejsca udostępnione w województwie kujawsko-pomorskim, ale między innymi są to miejsca i w Grudziądzu, i w Radziejowie. O tych miejscach dwóch mówiłem, ale przede wszystkim to Szpital Miejski w Toruniu, Szpital w Brodnicy, Szpital we Włocławku, Szpital Zespolony w Toruniu, również Więcbork. No tych szpitali tutaj kilka jest, z którymi w porozumieniu utworzyliśmy kolejne miejsca na to, aby tych miejsc w najbliższych kilku dobach nam nie zabrakło. Jeszcze raz, szanowni państwo, dziękuję za państwa obecność. Ponawiam apel do medyków o dobrowolne zgłaszanie się. Bardzo często jest tak, że osoby, które nie pracują do tej pory na oddziałach covidowych, pracują na oddziałach innych, mogą wziąć dodatkowe dyżury w tych szpitalach covidowych. Bardzo proszę również o decydowanie się, nie na zasadzie skierowania, tylko na zasadzie dodatkowej umowy ze szpitalem, który takiego pracownika przyjmie. Dziękuję bardzo.